Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Jan Chrzciciel był tym Eliaszem, o którym jest mowa w dzisiejszej Ewangelii. Jezus nie jest rozpoznany jako Mesjasz, dlatego będzie cierpiał z rąk swojego narodu. Dlaczego Żydzi nie poznali Jezusa? Nie pozwolili, aby On otworzył ich oczy do widzenia i uszy do słuchania. Dlatego nie uwierzyli Jezusowi. To się nazywa zatwardziałością serca. Reagowali bardzo nerwowo na słowa, które odnosiły się do nich. Jezus mówił, że są grobami pobielanymi, że są tymi, którzy nakładają na innych ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie podejmują. Zadziwiające jest to, że Jezus wydaje się w ręce ludzi, o których wie, że dyszą żądzą zabijania. Staje przed nimi bezbronny, bo miłość jest bezbronna. Ona ma siłę przekonywania tych, którzy kochają. Niewrażliwość na człowieka jest niewrażliwością na Boga. Oni byli pozbawieni tej wrażliwości, która nazywa się miłością. Pozbawieni wrażliwości zrobili z Jezusem to, co chcieli. Nie uszanowali zarówno Eliasza, który do nich przyszedł w osobie Jana Chrzciciela, jak i samego Boga.